Cześć, witam Was serdecznie na kanale w naszym czwartym dniu wyzwania Let's Get Active i dzisiaj robimy sobie upper body, na koniec zrobimy tabatę, czyli dzisiaj ćwiczymy ramiona, plecy, naszą postawę. Mam nadzieję, że trening Wam się spodoba. Przygotujcie sobie hantle, maty. Jest to trening siłowy, więc ćwiczymy z obciążeniem, a jeżeli nie macie, bez obaw, weźcie sobie po butelce wody i też będzie super. Zatem nie przedłużam, no i zaczynamy od krótkiej rozgrzewki. Zaczynamy od krążeń barków w tył, barki do uszu i ściągamy w dół. Obszerne krążenia, góra i dół, opuszczasz. W momencie ściągania barków otwierasz klatkę. I teraz całe ramiona, cały czas wykonujemy krążenia w tył. Dzisiaj mocno góra ciała popracuje, więc trzeba rozgrzać. Będą to takie ćwiczenia mobilizacyjne. I uwaga, teraz pochyl tułów, tak jak w martwym ciągu, kolana lekko ugięte, unieś ramiona do góry i do boku, głowa z przedłużeniem kręgosłupa i dynamicznie góra i bok. Wdech, wracasz ramionami i na wydechu dajesz je do góry albo do boku, ściągasz łopatki. Trzy, dwa, jeden. Przejdź do wypadu. Z przodu jest lewa noga. I tak samo lewa ręka idzie do góry i wykonujesz rotację. I dynamicznie. Hop. Góra. Dół. Góra. Otwórz klatkę. Noga z tyłu jest wyprostowana. Proste plecy. I cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zmień stronę. I to samo. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Wzrok podąża za ręką. I ostatni. Ok. Przejdź do planka. Unieś biodra w górę. Jesteśmy w pozycji psa z głową w dół. I uwaga. Przenosisz. Wracasz znowu do planka. Dłonie pod barkami, palce szeroko, aktywujemy mięśnie brzucha, aktywujemy staw barkowy i cztery, trzy, dwa i jeden. Kolana na matę, dłonie patrzą w stronę kolan i uwaga, schodzisz delikatnie biodrami w dół, rozciągając tutaj przedramiona, bardzo delikatnie. Dół i wracasz. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. I teraz na pewno znasz to ćwiczenie, bardzo często je robię. Dół i góra, ramiona są wyprostowane. Hop. Jeszcze. Cztery, trzy, dwa, jeden. Przechodzimy do planka. Na przedramionach stabilizujemy całe ciało i trzymamy, aktywujemy nasz brzuch, nasze mięśnie głębokie, które będą pracować w trakcie treningu. Także tutaj mamy nie tylko będziemy ćwiczyć górę ciała, ale również brzuch, mimo że nie będziemy wykonywać stricte ćwiczeń na to. Ok, uwaga, 4, 3, dwa i jeden. Ok.
przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Będzie to wiosłowanie w pozycji szerokiego przysiadu. Weź hantlę i zaczynamy za 10 sekund. Ćwiczymy 45 sekund, 15 odpoczywamy. Nogi szeroko, zejdź do przysiadu. Plecy są równolegle do podłogi i uwaga, wiosłujemy. Raz jedna, raz druga. Za każdym razem odkładasz swoje hantle na matę i przyciągasz do tułowia. Kolana idą na zewnątrz. Głowa jest przedłużeniem naszych pleców. Staramy się nie wykonywać zbędnych rotacji w tułowiu. Także plecy prościutkie. I wiosłujemy. 7 sekund. 3, 2, ostatni. Odpocznij. Ruch idzie z łopatki, czyli nie robisz tak, tylko delikatnie po kole przyciągasz hantlę do biodra i uwaga, druga strona, może tak się ułożę. Wdech i wydech. Dynamicznie w górę przyciągasz i wolniej opuszczasz ciężar. Łokieć blisko tułowia. 10 sekund. I uwaga, ostatni, odpocznij. Okej. Weź wdech, wydech, lecimy z trzecią serią. Pamiętaj, plecy równolegle do maty, do podłogi. Barki w dół, daleko od uszu. I góra, pięknie. I ostatnie powtórzenia. I dawaj, ostatni. Okej. Przerwa. Troszkę dłuższa, bo przechodzimy do naszego drugiego ćwiczenia, jakim jest shoulder press, czyli wyciskanie hantli nad głowę, a potem unoszenie ramion w wypadzie tułowia. I tutaj weź sobie krzesło, bo będziemy siedzieć. I tutaj wykonujemy ćwiczenie przez 40 sekund. Jedno za drugim. Przygotuj się, weź sobie hantelki, siądź prosto, klatka do przodu, łokcie skierowane tutaj pod kątem 45 stopni i góra. Wydech, hantle idą nad głowę. Pracujemy w pełnym zakresie ruchu, czyli opuszczamy do samego dołu i góra. Wdech, wydech, unosisz hantle. I tutaj po ćwiczeniu nie mamy przerwy, od razu przechodzimy do naszego drugiego ćwiczenia, jakim jest unoszenie hantli bokiem w opadzie tułowia. Tak samo na siedząco, więc tylko zmieniamy hantle na lżejsze. Zmieniamy, pochylamy tułów i uwaga, i do boku. Hop. Unosimy do linii z barkiem. Chciałabym, żeby to był kontrolowany ruch, zarówno jak unosisz i tak samo, kiedy wracasz. Wolno, wolno i góra.
I uwaga, jeden i ostatni. Ok. I tu mamy 20 sekund przerwy. Ja sobie wezmę mniejsze hantelki. Zaczynamy. Za 3, 2, 1. Pozycja startowa i góra. Wdech, wydech. Stopy rozstawione są na szerokość bioder, tak żebyście się czuły stabilnie. Mogą być też szerzej, jeżeli jest Wam tak wygodniej. 15 sekund do końca. Wolno opuszczasz, dynamicznie w górę. I ostatni. Na hantelków. Drugie ćwiczenie. Na tylny akton szloparków. Klatka może leżeć na kolanach. Wzrok skierowany w matę. Góra i raz, dwa, trzy, opuszczasz. Góra, raz, dwa, trzy, opuszczasz. Góra, raz, dwa, trzy. I ostatni. I wolno. Raz, dwa, trzy. Ok. I przerwa. Napij się wody, jeżeli potrzebujesz. Można się zmęczyć, a niby tylko siedzimy. No ale jest intensywnie, przez to, że jest seria jedna za drugą. Uwaga, zaczynamy. Go! I wydech. Ładnie, 30 sekund do końca i góra. Na pewno czujesz już takie delikatne ciepło w barkach. Jeżeli tak, no to dobry znak. I góra. Pamiętaj, żeby nie unosić barków o tak pod uszy. One są w jednym miejscu. Stop. I drugie ćwiczenie. Od razu. Tutaj nie odpoczywamy. I pamiętaj, żeby dynamiczniej unieść w górę i wolno hantle opadają. To jest już nasza ostatnia seria. I raz. I uwaga. Okej. Dłuższa przerwa i w kolejnym ćwiczeniu jesteśmy w pozycji wykrocznej i będziemy wykonywać uginanie na biceps i unoszenie ramion przodem. Uwaga. Zaczynamy. Hop. I przód. Uginasz. I przód do linii z barkami. Uginasz i staraj się, żeby łokieć nie szedł do przodu, ale żeby był w jednym miejscu. Czyli samo przedramię pracuje. Tutaj pracujemy 45 sekund. 15 mamy odpoczynku. I góra. Kontroluj ruch. Uwaga, ostatni. Odpocznij. 15 sekund przerwy. Zarówno jak unosisz, opuszczasz, kontroluj ruch, tak żeby to nie było takie machanie, czyli tutaj plecy. Zaczynamy. Plecy się nie ruszają. O, widzisz, nie kompensuj tego w ten sposób, tylko pracują same ramiona i od razu jest ciężej.
i wolno w dół. Wdech i wydech, kiedy unosisz wdech i wydech. Jeżeli połączysz ćwiczenie z odpowiednim oddechem, to też będzie zdecydowanie łatwiej. Wtedy angażują się też mięśnie brzucha. I ostatni, unieś i opuść, odpocznij. Jeżeli jesteś w tej pozycji, to również pamiętaj o tym, żeby odcinek lędźwiowy nie był wygięty, czyli podwijamy biodro w lekkie tyło pochylenie. Lecimy. I wtedy mamy ładną pozycję wyjściową. Barki są daleko od uszu. I góra. Połowa za nami. Góra i na raz, dwa, trzy opuszczasz. I ostatni raz. Ok. Jeszcze jedna seria przed nami. Mam nadzieję, że dajecie radę. Pamiętajcie, że stopień trudności regulujecie sobie poprzez dobór obciążenia. I tutaj uginamy, biceps się napina i prostujemy ramiona. Dziesięć sekund. Trzy i dwa i ostatni. Odpocznij. I teraz weź sobie jakieś mniejsze hantelki. 1 kg albo 2. I uwaga, będziemy prostować przedramiona w klęku. Przygotuj się. Wykonujemy jedno ćwiczenie za drugim. Najpierw prostowanie, potem pulsowanie. Uwaga, start. Lekko pochyl tułów i wykonaj wyprost. Zauważ, że moje łokcie, one się nie ruszają. Tutaj praca występuje tylko w przedramionach i działamy do pełnego wyprostu. 30 sekund na jedno ćwiczenie i uwaga, bez żadnej przerwy wykonujemy pulsowanie, czyli dół, góra, dół, góra. Hop. Czyli otwieramy klatkę, łączymy łopatki. Tutaj naprawdę nie jest potrzebny duży ciężar. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Odpocznij. 15 sekund przerwy. I lecimy. Druga seria. I wyprost. Jeżeli jest ci wygodnie w ten sposób, czyli jeżeli siedzisz na swoich stopach, no to możesz wykonywać w ten sposób ćwiczenie, możesz też w ten. W sumie tak też jest wygodnie. I pulsujemy. Tak samo, lekki opad tułowia. Jeżeli zrobisz tak, to nie będzie, będzie za łatwo. Ok.
Łączysz łopatki, obniżasz je w dół. Uwaga, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Odpocznij i poluzuj sobie trochę ramiona, pokręć nimi. Uwaga, zaczynamy za 5 sekund, nasza trzecia seria. Pierwsze ćwiczenie, czyli łokcie blisko tułowia i pełen wyprost. Wdech i wydech, prostujesz. Uwaga, 20 sekund do końca. To jest trzecia seria. Ja już czuję tricepsy. I uwaga, pulsujemy. Od razu. Bierz wdech i długi wydech. Jeżeli z ciężarem jest za ciężko, to rób bez. I uwaga. 3, 2 i 1. Stop. I na koniec mamy pompkę połączoną z plankiem. Tak samo jedno ćwiczenie za drugim. Ustaw się, oczywiście wykonamy sobie tą pompkę na kolanach, bo wiem, że nie każdy jest w stanie zrobić klasyczną. I uwaga, podwiń kość ogonową, napnij brzuch i lecimy. 30 sekund, schodzisz w dół, łokcie blisko tułowia, wykonujesz wdech, na wydechu unosisz się w górę. Palce szeroko na macie, dłoń pod barkami i uwaga, ostatnia, ok, przejdź do planka na przedramionach, ciało w linii prostej, napinasz pośladki, napinasz brzuch, podwijasz mięśnie na miednicy do góry, czyli nie zasysasz brzucha, tylko podciągasz i aktywizujesz, oddychasz i uwaga, jeszcze 3, 2, 1, 15 sekund przerwy i druga seria i potem przechodzimy już na koniec do naszej tabaty jako taki finisher i miłe zakończenie treningu. Uwaga, ustaw się, podwiń kość ogonową i lecimy. Góra. Wdech, wydech. Oczywiście w swoim tempie, aczkolwiek staraj się wolniej zejść w dół i dynamiczniej wybić się w górę. Pomagaj sobie wydechem. I ostatnia. Ciężko. I plank. Stopy mogą być szeroko rozstawione, wtedy będzie troszkę prościej. Mogą być ze sobą złączone. Pośladki napięte. Proste plecy. Połowa za nami. 10 sekund. Wytrzymaj. Jeszcze, jeszcze. I uwaga. 3, 2, 1. Ok. I wstajemy, odpocznij, napij się wody i lecimy z tabatą. Tutaj mamy proste ćwiczenia, bieg, potem jumping jacks, czyli pajace i trzecie ćwiczenie fast feet, czyli w półprzysiadzie szybkie stopy. Zaczynamy za 10, nie, za 5 sekund i uwaga, bieg, kolana wysoko, pomagamy sobie ramionami, lecisz. Z racji tego, że tu jest tylko 20 sekund, no to na maksa. Szybko, szybko, szybko. Tylko 4 minuty, ok? Niedużo. Stop. 10 sekund przerwy i dalej pajace.
3, 2, 1 i go. Hop. Dynamicznie kolana na zewnątrz, aktywny brzuch, który trzyma nasz prosty kręgosłup. Dwa, jeden, dość. I teraz w takim półprzysiadzie, kolana na zewnątrz, otwarta klatka, lecimy za dwa, jeden, szybkie stopy, delikatnie odrywasz je od maty. Ręce możesz mieć tak, mogą również pracować jak ci wygodnie. I trzy, i dwa, i jeden. Dość. I wracamy do naszego biegu. Minuta 40 za nami. Go. Wysoko kolana. Trzy, dwa, jeden. Zatrzymaj. Wdech, długi wydech. To jest forma treningu interwałowego i pajace. Krótkie przerwy. Dynamiczna praca. I go. Trzy, dwa, jeden. Teraz szybkie stopy. Półprzysiad, biodra do tyłu. Plecy proste, klatka się nie zapada, czyli ściągasz barki, łopatki idą w tył. I szybko. Trzy, dwa, jeden. Dość. Ok, jeszcze minuta. Trzy za nami. I bieg, kolana wysoko. Hop. Ramiona tutaj również mocno pracują, one nas napędzają. Jeszcze dwa, jeden. Ale nie za długo, bo zaraz lecimy z pajacami. Hop. Kolana na zewnątrz. Przypominam, bo często idą w tą stronę, czyli często się koślawią. I trzy, i dwa, i jeden. I dość. Koniec. Koniec tabaty, 4 minuty za nami. Odpocznij i przechodzimy do lekkiego cool down. Zejdź na matę. Pozycja dziecka. Ręce wyprostowane. Weź sobie parę wdechów. I tak samo długich wydechów. I uwaga teraz, prawą rękę połóż pod lewe ramię. I delikatnie się skręć do boku. Patrzysz w sufit. I druga strona to samo. Skręcasz się do boku. I teraz połóż się na macie. Na przedramionach.
brzuch aktywny, tak żeby odcinek lędźwiowy nie był za bardzo wygięty. Czyli tutaj cały czas to kontrolujemy, barki w dół. Patrzymy przed siebie. I teraz połóż się w tej pozycji, kolana do przodu, ta sama ręka wyprostowana. Kładziemy się, chcemy być w linii prostej i u mnie to jest lewa ręka. Otwieramy, otwieramy. I tak staramy się wytrzymać. I zamknij. Otwórz jeszcze raz. A, nie, tak powinno być na odwrót. Czyli noga, która leży na macie, jest wyprostowana, a ta górna zgięta w kolanie. I wróć i jeszcze raz otwórz. I zamknij. I to samo sobie zrobimy na drugą stronę. Przekręć się na bok. Kolano, kąt prosty. Otwierasz klatkę. I zamykasz. Otwierasz. Zamykasz i jeszcze raz. I zamykasz. Stajemy na matę do klęku. Prawa ręka za siebie. I łapiemy za łokieć. I staramy się przyciągać do siebie, tak żebyś tutaj poczuła rozciąganie. Trzymamy chwilkę. I zmiana, to samo. Okej, rozluźnij. Bardzo Ci dziękuję za wspólny trening. Mam nadzieję, że Ci się podobał i widzimy się już jutro. Także do zobaczenia na macie. Cześć.